Stanisław Michalkiewicz odpowiada na pytania dotyczące m.in. Trójmorza jako bufora między Niemcami a Rosją, koncepcji Judeopolonii czy konfliktu między USA a Chinami. Proszę bardzo. O Międzymorzu chciałem coś jeszcze powiedzieć, że Międzymorze to amerykański instytut, Stanford, strategiczny oczywiście, on to wszystko wymyślił. Głównie chodziło o to, o odgrodzenie Związku Radzieckiego czy Rosji, powiedzmy, od Europy, prawda? I chodzi o to, żeby nie było współpracy między Rosją, Niemcami i całą Europą. Wszyscy są Amerykanom przeciwni. Rosja jest przeciwna, Chiny są przeciwne i Chiny naturalnie z Rosją dążą przez szlak, przykładowo, nie? Jedwabny, do współpracy z Niemcami. Niemcy chcą to samo i Europa chce to samo. Dlatego ten polski klin, który jest taki i miał się rozszerzyć, prawda, jakby całkowite odgrodzenie Rosji od Europy i tak dalej, to w sposób mi się wydaje naturalny. Nie ma takich sił, żeby to można było zatrzymać. Ja wiem, że tu może Amerykanie tutaj są i blokują to we wszystkim możliwy sposób. Także żeśmy pisali o tym Instytucie tych Studiów Strategicznych. To jest w dłuższej perspektywie nie do zatrzymania. I ta współpraca tych potężnych sił, takich jak Chiny, Rosja, Niemcy, rozumiane jako Europa. Także Polska jest w najgorszym, w takim przesmyku jest, w najgorszej sytuacji, jaka jest po prostu możliwa. Zawsze była i nie udało się też pewne przejęcie władzy na Białorusi. Przepraszam, że tego na Białorusi się nie udało. Natomiast na Ukrainie się pewnie chcieli ten klin jakby rozszerzyć, nie? Ale naturalnie rzecz biorąc, nie ma przyszłości dla takich działań. Te siły naturalnie się, jak mówię, Azja, Europa kiedyś musi, na pewno się połączy, wbrew tym, bo Polska jest teraz, Polska jest po prostu przeciwko wszystkim, nie? Międzymorze to taki sztuczny twór tego instytutu, który chciał, żeby tak było, nie? A tak niestety pana, trudne to jest do osiągnięcia. To by było może miłe, że tak było, ale to nieprawda. Dlatego, że koncepcja Międzymorza ma charakter znacznie starszy. Jeszcze z okresu międzywojennego. To nie jest rzecz nowa. Natomiast dlaczego to odżyło? Raz dlatego, że Rosja się ewakuowała, to znaczy Imperium Sowieckie się ewakuowało ze środkowej Europy, a po drugie, Niemcy po 1990 roku, kiedy to odzyskały swobodę ruchu w Europie, razem z Francją notabene, stały się wyznawcami pewnej doktryny politycznej, która się nazywa europeizacją Europy. O co chodzi? No, chodzi o to, żeby delikatnie, bo tu nie ma miejsca na gwałtowne ruchy, wypychać Stany Zjednoczone z polityki europejskiej, zwłaszcza z roli kierownika tej polityki. Jeśli chodzi o Niemcy, to jasne jest, dlaczego one... Niemcy pamiętają, że na skutek dwukrotnego wtrącenia się Stanów Zjednoczonych do polityki europejskiej w XX wieku przegrały dwie wojny, które przecież mogły wygrać. Więc trudno sobie, żeby sobie życzyły obecności Stanów Zjednoczonych w polityce europejskiej. Francja to z bardziej skomplikowanych tam powodów, mniejsza o to. Jak my to wiemy, to Amerykanie też to wiedzą. Jeszcze lepiej wiedzą i wcale nie chcą się dać wypchnąć z Europy. Ale żeby się nie dać wypchnąć, to muszą mieć w Europie jakiś obszar, na którym mogły postawić obydwie nogi pewnie. I takim obszarem jest Trójmorze. Dlatego się Trumpowi to podobało. Jeszcze przepraszam, to powiem. Niemcy są olbrzymią potęgą, bo nie wiem, czy pan redaktor wie, ilu jest pochodzenia niemieckiego Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone około 330 milionów mają, a pochodzenia niemieckiego jest grupa 40, około 8 milionów. Także to jest potęga światowa. Są na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o, prawda? Niemcy nawet gdyby nie miały takiej diaspory w Ameryce, to też by państwem poważnym, zresztą są. Natomiast jeśli chodzi o odgrodzenie Rosji, bo tu, jak mówię, na czym polegał ten, zresztą, o, Marine Le Pen, która kandyduje, teraz zobaczymy, czy w niedzielę, czy wygra, chyba nie wygra, bo ordynacja wyborcza prezydencka, zresztą podobnie jak parlamentarna, nie sprzyja Frontowi Narodowemu, czy Zjednoczeniu Narodowemu.
Gdańsk prawdopodobnie nie wygra, mimo że tam taki jeden kandydat, notabene Żyd, ten Zemmour, to on natychmiast wezwał swoich zwolenników, żeby głosowali na Marynę. Mimo że, ale to widocznie Żydzi się jej nie boją, z tego wynika. Natomiast ten Mélenchon, który jest no, komunistą z czarnym podniebieniem, to mało powiedziane, że komunistą z czarnym podniebieniem, to on wezwał swoich zwolenników, żeby nie głosowali na Marynę, a on ponad 20% głosów zabrał, więc prawdopodobnie ci, którzy pójdą do głosowania, tam są komuniści i ci obcokrajowcy na niego, na tego Mélenchona głosowali, ale mniejsza o to. Więc Marina Le Pen uważa, że trzeba wrócić do strategicznego partnerstwa NATO-Rosja. Krótko mówiąc, przywrócić lizboński porządek polityczny, który został ustanowiony po 25 latach różnych zabiegów 20 listopada 2010 roku w Lizbonie. Najważniejsze postanowienie, strategiczne partnerstwo NATO-Rosja, najtwardszym jądrem strategiczne partnerstwo niemiecko-rosyjskie, a kamieniem węgielnym strategicznego partnerstwa niemiecko-rosyjskiego podział Europy na strefę rosyjską i strefę niemiecką. Także nikt od Rosji od niczego nie odgradzał, przecież cały czas te kontakty gospodarcze, mimo wojny i dąsów i tak dalej, nadal są utrzymywane. Ten gazociąg Nord Stream 2, to Amerykanie oczywiście wykorzystując pretekst w postaci wojny na Ukrainie, mocno schwycili całą Europę za twarz. Niemcy się tam próbowały migać, Francja się próbowała migać, no ale tu dopóki wojsko amerykańskie stacjonuje w Niemczech, to tak bardzo się nie można migać. No więc tam, ale robią wszystko, żeby tam jakoś niby zrobią, ale żeby nie robić. Bo alternatywa jest taka, że jeżeli się Europa Zachodnia odetnie od Rosji gospodarczo, no to się będzie musiała przystać do Stanów Zjednoczonych. Nie ma innej możliwości. I to jest, może nie powiem, że najważniejszy cel, ale jeden z ważnych celów. Jeden z ważnych celów. Więc zresztą inne jeszcze były koncepcje oddzielenia się od Rosji, i to niemieckie. Na przykład Judeopolonia. Judeopolonia z 1916 roku. Wtedy jeszcze nie było tak, jak to za Hitlera, że tam wymordować wszystkich i tego jeszcze takie, no jeszcze nikomu nie przychodziły do głowy takie pomysły. Ale żeby się Niemcy od Rosji oddzieliły, to jako taki bufor miała być ustanowiona ta Judeopolonia, to znaczy od Zatoki Ryskiej na północy do Morza Czarnego na południu, tam te gubernie. W skład Judeopolonii miały wchodzić gubernie rosyjskie przyłączone do Rosji podczas pierwszego rozbioru Polski i te czarnomorskie przyłączone do Rosji przez Katarzynę. I struktura... Struktura... Proszę? Trzeciego, nie pierwszego. Pierwszego rozbioru, bo chodziło o te wschodnie gubernie, które... Później trzeci rozbiór to już była cała Polska zajęta, a pierwszy rozbiór to jeszcze dużo Polski zostało. Tak. W drugim rozbiorze Rosja wzięła 250 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale to w drugim rozbiorze. W pierwszy nie był taki duży, ale mniejsza. I struktura ludnościowa Judeopolonii była taka, że mniej więcej pół na pół Żydzi i Polacy. Tam mnóstwo Żydów mieszkało na tym wschodzie Europy, ale ponieważ polskie centra polityczne, jakie by tam były, bo to Niemcy i Austriacy na podstawie aktu 5 listopada, tam porozumienie generała Kuka i generała Besselera, Polska miała być takim czymś w rodzaju Królestwa Polskiego, ale oczywiście jako niemiecki protektorat. No to takie centrum polityczne Polski leżało poza Judeopolonią.
W związku z tym kierownikiem politycznym Judeo-Polonii byliby Żydzi. Byliby Żydzi, którzy wtedy stanowili dosyć istotny element, no i teraz stanowią, ale wtedy jeszcze bardziej stanowili istotny element. Poza tym jeszcze wtedy nie było takiego antagonizmu między Niemcami a Żydami. To był tam taki, ale nie aż taki. W związku z tym Niemcy chętnie by to zrobili, no ale się nie udało. Ale się nie udało, bo wprawdzie wschodni front Niemcy utrzymywały, ale na zachodnim przegrały wojnę i w Niemczech wybuchła rewolucja, w związku z tym nie tak. Także polityka europejska jest dosyć skomplikowana, ale pewne pomysły mają długi żywot albo czasami zmartwychwstają. Albo czasami zmartwychwstają, więc to jest. Proszę bardzo, pani, bo chyba pani. Chciałam zapytać o Unię Polityki Realnej. Czy pan jest dalej członkiem? Nie. Od 2009 roku już nie jestem. Nie, a w ogóle Unia istnieje. Podobno istnieje, tak. W postaci takiej. Szefa. Tak. Przetrwalnikowej. Ja jeszcze nie pytałem. Chciałbym troszeczkę wrócić na tory chińskie. Tak. Bo w tym momencie, no, obserwując politykę światową, widać, że toczy się wojna amerykańsko-chińska na wielu płaszczyznach w kontekście dominacji żydowskiej w Kongresie Amerykańskim, to raczej żydowsko-chińska. Czy ten kontrakt, który wstępnie Polska podpisała na budowę terminalu w Polsce tego jedwabnego szlaku, to było chyba w lipcu zeszłego roku, dlaczego to zostało storpedowane i później Duda to wszystko musiał odkręcać? Nie wiem. Nie wiem. Wie pan, nie. Czy Amerykanie nie bali się po prostu dominacji chińskiej? Amerykanie nie chcą, żeby kontakty gospodarcze chińskie, bo Chiny są fabryką świata w tej chwili. I Amerykanie nie chcą, żeby Chiny miały rynki zbytu w Europie. A głównym odbiorcą chińskich towarów jest Europa. W związku z tym po to ten jedwabny szlak. Ja niewiele na ten temat wiem. To, co wiem, to wysłuchałem na wykładzie takiego Chińczyka Song Hongbina, który tu przyjechał do tego i miał wykład taki w Sejmie na temat między innymi szlaku jedwabnego. No i tam trzy powody dla tego, żeby szlak jedwabny został zbudowany. Mianowicie jeden powód ekonomiczny, to właśnie taki. Drugi powód strategiczny. Otóż głównym odbiorcą chińskich towarów jest wprawdzie Europa, ale ponad 80% towarów przewożonych jest drogą morską. I Chiny się obawiają, że marynarka amerykańska przepnie w pewnym momencie te szlaki żeglugowe, zablokuje je, no i w ten sposób odetnie Chiny od rynków zbytu. Tak jak teraz na przykład. W związku z tym Chińczycy postanowili obejść to niebezpieczeństwo poprzez stworzenie lądowego takiego korytarza o wielkiej przepustowości, co oczywiście wymaga nakładów. No i trzeci aspekt jedwabnego szlaku, czyli finansowy. Otóż Chiny mają bardzo duże nadwyżki finansowe, ale trzymają je w dolarach. A jednocześnie Chiny od 2011 roku należą do BRICS-u, takiego porozumienia. Nazwa się bierze z pierwszych liter państw, które w tym porozumieniu uczestniczą. Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki. Celem BRICS-u jest zdetronizowanie dolara z funkcji waluty światowej. No i tego Song Hongbina tam zapytaliśmy, to jak to? A on mówi tak to, że właśnie te nadwyżki, które mamy w dolarach, zainwestujemy w jedwabny szlak, a potem niech się dzieje co chce. Także tak kombinują Chiny. Tak kombinują Chiny. Czy pan by się ze mną zgodził, bo ja mam taki sposób myślenia, że potęgę rosyjską w 1940 latach stworzyli Amerykanie, którzy przez wielkie dostawy sprzętu, czołgów, samolotów,
wozu pancer i tak dalej, tworzyli armię, która pokona Niemcy. No, w każdym razie w znacznym stopniu Stalinowi pomogli, to nie ulega wątpliwości. To nie byli tutaj bezinteresowni, dlatego że według takich... Nie, nawet nie. Owszem, później tam trzeba było za to zapłacić, ale przede wszystkim Rosjan zginęło tam 22 miliony, podczas kiedy Amerykanów pół miliona zaledwie. No więc... 16 milionów. Tak, tak. Proszę? Polaków 16 milionów. Nie, to ratuje 6 milionów. 6 milionów. Znaczy obywateli polskich, bo w tym połowa Żydzi. No tak. Połowa to Żydzi. Więc, no tak. Przez to Niemcy mają urazy do Ameryki. Proszę bardzo. Co pan sądzi o tym wariactwie covidowym w Szanghaju, jak jesteśmy przy temacie chińskim? Proszę pani, no ja sądzę, że w ogóle epidemia została wykorzystana do tresury miliardów ludzi, do zachowań stadnych. No, nie było to chyba potrzebne. Najlepsza ilustracja to taka, że 27 marca w Polsce wszystkie obostrzenia były naukowo uzasadnione i konieczne. Tam testowanie, maseczki, kwarantanny i tak dalej. A 28 marca już nie. Co się stało w nocy? Co się musiało stać w nocy? Więc, no ale za każdym razem mamy naukowo uzasadnione. Także no, służy to tresurze. To, warto przypomnieć jeszcze jedną spiżową sentencję, której Józef Stalin tak często nie wypowiadał, bo on najważniejsze spiżowe sentencje tu dla siebie zachowywał. Otóż jeszcze ważniejsze od tego, kto liczy głosy, jest to, kto projektuje alternatywę polityczną dla wyborców. A po czym poznać, czy alternatywa polityczna dla wyborców została prawidłowo zaprojektowana? Po tym, że bez względu na to, kto wybory wygra, będą one wygrane. Po tym poznać, że alternatywa polityczna jest prawidłowo skonstruowana. No więc tutaj oczywiście, jak Filip z konopi wyrwał się pan Paweł Kukiz ze swoją antysystemowością, to może było dobre w momencie, czy na etapie, kiedy jeszcze Razwie Dóbr nie zaoferował Stanom Zjednoczonym swoich usług. No to wprowadzenie pewnego znaku zapytania w postaci antysystemowości było może i pożądane, a nawet jak nie było zaplanowane, to jako wypadek przy pracy, prawda, mógł się zdarzyć, takie rzeczy mogły się zdarzyć, tym bardziej, że pan Paweł Kukiz okazał się politykiem jednego pomysłu i nie dlatego uzyskał takie poparcie w wyborach prezydenckich w pierwszej turze, że przedstawił jakiś program, który porwał masy, bo żadnego nie przedstawił, poza tym jednym pomysłem zmiany ordynacji wyborczej. Ja interpretuję, i to widać w dalszym ciągu w rozwoju wydarzeń, że to poparcie oznaczało nie tyle akceptację programu politycznego, co po prostu pokazanie tym nadętym mandarynom politycznej sceny przez znaczną część opinii publicznej gestu Kozakiewicza. Gestu Kozakiewicza. Oczywiście gest Kozakiewicza to nie jest program na dłuższą metę. No i teraz to widać, że tak powiem, wpływ polityczny pana Pawła Kukiza topnieje. Nie wiadomo, na ile to jeszcze mu go starczy, czy do 25 października jeszcze mu go starczy, czy nie. Proszę państwa, jakie mamy teraz tu kombinacje polityczne? No, musimy od czegoś wyjść i ja wyjdę od sondaży. Sondaże oczywiście
nie pokazują, nie tyle pokazują może preferencje opinii publicznej, co intencje tych, którzy sondaże zamówili i za nie zapłacili, jakby sobie wyobrażali, żeby było dobrze, prawda? I sondażownie, ci, zwłaszcza jak do wyborów jeszcze mamy dużo czasu, to sondażownie bardzo chętnie te zamówienia na obstalunek realizują. Ale no to jaki obraz się nam kształtuje na podstawie sondaży? Najlepszy wynik w sondażach uzyskuje Prawo i Sprawiedliwość, co by się zgadzało, bo Prawo i Sprawiedliwość jest sztandarowym, że tak powiem, sztandarową formacją polityczną, którą można zaliczyć do stronnictwa amerykańsko-żydowskiego. Natomiast Platforma Obywatelska dotychczas była, reprezentowała raczej stronnictwo pruskie, ale skoro raz wie dóbr przeszedł już na jasną stronę mocy, no to musiał pociągnąć tam również Platformę Obywatelską. W związku z tym Platforma Obywatelska nadal jest na drugim miejscu. Nadal jest na drugim miejscu po Prawie i Sprawiedliwości. Potem jest, potem następują ugrupowania drobniejszego płazu, to znaczy Zjednoczona Lewica, potem pan Ryszard Petrus ze swoją trzutką dziwnie osobliwą, później Polskie Stronnictwo Ludowe, no i później Korwin i już tam zupełny plankton polityczny.